Walka z przemocą wobec kobiet jest trudna m.in. ze względu na milczące przyzwolenie. Akcja Nazywam się Miliard ma przerwać tę zmowę milczenia. Każdy, kto chce pokazać swój sprzeciw, może to zrobić 14 lutego o godzinie 15 na Rynku Staromiejskim. W poniedziałek ruszają taneczne próby. 14 lutego po raz kolejny wszyscy przeciwnicy przemocy wobec kobiet mogą wytańczyć swoje stanowcze nie. Ogólnoświatowa akcja One Billion Rising zyskuje coraz większe grono zwolenników. Polska edycja tej imprezy odbywa się pod hasłem Nazywam się Miliard, bo właśnie tyle kobiet doświadcza przemocy na całym świecie. Dotychczas w akcji wzięło udział ponad 30 miast w Polsce. Tańczymy dla kobiet, dla dziewcząt, ale w szczególności dla dziewcząt i kobiet z niepełnosprawnościami. Dlatego, że nie mówi się o tym, że właśnie ta grupa kobiet jest najbardziej przemocowana ze względu na to, że jest to trudny temat. Te kobiety się nie żalą, one rzadko mogą złożyć jakikolwiek sprzeciw. Najwięcej przemocy jest instytucjonalnej, w moim przekonaniu. Taniec ma pozytywny wydźwięk, daje zupełnie inny efekt niż tradycyjne formy protestu. Akcja ma przypomnieć o tym, że przemoc wobec kobiet jest wielkim problemem i skłonić rządy do podjęcia konkretnych działań, które mogą skuteczniej zapobiegać. Ma także pomóc w przełamaniu tabu, lęku przed mówieniem o przemocy, o gwałcie, w przyznaniu się do tego, że jest się ofiarą przemocy. Biorę udział w tej akcji, ponieważ jestem przeciwko przemocy fizycznej, jak i psychicznej i tańczymy w momencie, kiedy jesteśmy szczęśliwi. I ta forma protestu uświadamia nam, że urodziliśmy się po to, żeby być szczęśliwymi ludźmi, a nie cierpieć. Układ taneczny, wczoraj siedziałam właśnie nad nim do 12 w nocy. Jest troszeczkę skomplikowany, bo się dużo elementów tych samych powtarza, ale muzyka jest tak fajna, tak przyjemna, że nawet nie trzeba znać tego układu tak naprawdę, tylko trzeba przyjść, fajnie się bawić z uśmiechem, z dużą energią i to wszystko. Osoby, które chcą się przyłączyć, organizatorzy zapraszają w poniedziałek o godzinie 19 do klubu na Skarpie, gdzie pod okiem instruktorów odbywać się będą próby do finału akcji, który zaplanowano w Walentynki o godzinie 15 na płycie Rynku Staromiejskiego.